będę mówił, ego faktycznie mi wystrzeliło i ja o tym często mówiłem i to jest normalne, dlatego też się nie dziwię Kacprowi, że w pewnym momencie, jak wiesz, nagle przyszła sława, to to ego poszło. Tylko pytanie, dlaczego wy tak uważacie, że to ego wystrzeliło? Dlatego, że wiesz, nie chciałem mieć za bardzo kontaktów z polskimi youtuberami, to jest prawda, ale to nie jest kwestia ego. Teraz wiesz, też, teraz już ego mam normalne, a dalej nie chcę mieć, nie chcę się kolegować z większością polskich youtuberów. Dla widzów zawsze byłem spoko, tak uważam, ale faktycznie na polskich youtuberów patrzyłem trochę z góry. No to właśnie to chciałem powiedzieć, że na przykład na tych wszystkich wydarzeniach, na tych eventach, wielu youtuberów, bo myśmy starali się... Ja ci powiem dlaczego, nie? No, kiedyś był taki event, to chyba był ten krakowski, ale to były pierwsze edycje, co Stu z Rezygiuszem jeszcze organizowali, no nie? Tak. I ja właśnie na tym evencie, później był afterparty, i ja na tym evencie specjalnie gadałem z każdym youtuberem, żeby nikt nie uważał, że ja się mam za nie wiadomo kogo, no nie? Z każdym gadałem. I moim spajem takim lekkim była wtedy Mamiko, i ona mi powiedziała na drugi dzień, że ci wszyscy youtuberzy, z którymi ja gadałem, śmiali się ze mnie, że zobacz, Wardęgi nikt nie lubi, bo chodzi od jednego youtubera do drugiego i stara się znaleźć jakiś przyjaciół. Więc wiesz, jeżeli ludzie w taki sposób to odbierali, to w pewnym momencie się odciąłem i wolałem już nie gadać z nikim, tylko ze swoją grupą, czyli z Wapniakiem. A nie było czasem tak, że już od samego początku, mając świadomość, że jesteś tym top 1 na YouTubie i już gdzie była ta pierwsze spotkanie z jakimś twórcą, to już w tym momencie byłeś taki właśnie z wyjebanym ego kozakiem, który gdzieś tam już z góry było widać, że gdzieś tam bierzesz go z góry, bo takie opowieści o Sylwestrze Wardędze z tamtych czasów słyszałem od praktycznie każdego znajomego z branży. Znaczy nie? Wiesz, ja zawsze miałem takie poczucie humoru trochę, tak jak teraz sobie też ci walnę jakąś szpilkę, no nie? Ego, nie ukrywam, było w pewnym momencie, ostro, wystrzeliło mi, miałem wybujałe ego, teraz myślę jest zdrowsze, ale też uważam, że jest trochę ponad normę, ale uważam, że też twórca czasem musi mieć trochę takie, wiesz, delikatnie wybujałe, ale żeby to było zdrowe. Stonowane i takie, które gdzieś tam... Znaczy, bo ja to trochę łączę ego z pewnością siebie. Uważam, że człowiek ogólnie, czy nie twórca, czy twórca, czy człowiek powinien być pewny siebie. Ja na pewno mi nie można zarzucić pewności siebie, ale był taki moment, że ja na przykład, tak jak teraz gadam o każdym, nie? Teraz tutaj wspomniałem Evrona, wspomniałem jeszcze jakieś inne kanały, a kiedyś to bym właśnie, wiesz, specjalnie tak uważał, że nie ma co nawet o nich wspominać, że było coś ze mną nie tak, ale to uważam jest normalne, naturalne, że każdy przechodzi tą drogę, bo wiesz, jesteś sobie normalnym chłopakiem, dlatego też się Kacprowi nie dziwię, że w pewnym momencie mu tak wystrzeliło, ale uważam, że za bardzo. I fajnie, że teraz schodzi trochę z tego. Zaczepiają cię ludzie, wiesz, dostajesz pełno wiadomości i pochlebs, to wiesz, odwala ci. A nie czujesz nawrotu tego ego? Nawet w ostatnim filmie się powiedziałeś na końcu, że ten filmik będzie trochę słabszy, tak, bo wiesz, tam już trochę mi wypierdala ego do góry. Nie, to właśnie jest po to, żeby nie wywalało do góry. Ale to nie chodzi o ego. Chodzi o to, że my jako twórcy przyzwyczajamy się do wyświetleń. Jeżeli ja będę miał ciągle po 900 tysięcy wyświetleń, to nagle, jak sobie będę chciał o czymś nagrać i sobie pomyślę, nie, to nie jest temat, który zrobi 900 tysięcy wyświetleń i ja to zostawię. To jest na przykład z Gargamelem. Gargamel wrzuca film raz na pół roku, bo on czeka, aż będzie na tyle mocna sprawa, że to znowu wstrząśnie internetem. A jestem przekonany, że wielokrotnie Gargamel by chciał nagrać coś o jakiejś sprawie mniej istotnej, która na przykład go interesuje i chciałby o tym powiedzieć. I właśnie... Jest uzależniony od wysokich viewsów i wie, że ta kontrowersja nie zbuduje takiego zainteresowania. I każdy youtuber to ma. I ja dlatego... to jest też dla algorytmu dobre, że nie może być tak, że ja ciągle będę miał te, wiesz, 900 tysięcy, milion i specjalnie wrzuciłem relacje z konferencji. I to też mi zrobiło teraz za dużo wyświetleń, ale właśnie teraz specjalnie jeszcze chcę wrzucić jeszcze słabszy materiał, typu, że robię sobie domową siłownię, żeby to zrobiło tak 300-400 tysięcy, bo wtedy właśnie jest fajna sinusoida i człowiek się tak nie przyzwyczai, a najgorzej jest właśnie, twórca się przyzwyczai, a ja wielokrotnie to w życiu miałem, na przykład z prankami tak było, nie? Wrzuciłeś psa pająka, no to teraz trzeba to przebić, a jak to przebić? No właśnie i powiedz mi,